znaczenia, famozny. Przeciw jednemu mieszkańcowi gminy za pomówienia. Oczywiście w Ciechanowskim sądzie wygrało, wyrok był nieprawomocny. Oskarżony się odwołał do Płocka i go uniewinnili. Drugi z panem radnemu Muchowskiemu jest osobą publiczną za sprawy, które pomawiające mnie o akcji odśnieżania i sąd po prostu nie mam tego przy sobie, ale proszę powiedzieć, umorzył to postępowanie, aczkolwiek przyznał, że jest taka informacja w uzasadnieniu, że mija się z prawdą. Dziękuję. A pozostałe sprawy to są z urzędu takie, jak wynikają. No to każdy. Proszę bardzo. Dokumentacja od 20 lat była taka, jak jest w tej chwili zrobiona w tych rozmiarach, tylko wtedy nie było już ustawy. Skoro mieszkańcy nie dali, nikt nic nie mógł zrobić. To ja bym wolę informacji, co pani powiedziała. Teraz pytanie. Pytanie do wszystkich kandydatów, bo obydwu kandydatów, bo znają panowie sprawę. Jak się ustosunkują? Przecież wiadomo, że ta droga jest zrobiona źle, ze złych materiałów. I trzeba coś z tym zrobić, a mieszkańcy za to, żeby cała gmina zapłaciła 2,2 miliona złotych. Co dalej z tą drogą? Bo ja ściągnę wachowców i mogę, jeżeli bym zapłacił, otrzymać na piśmie, że ta droga jest zrobiona. To jedno, to wszystkich patrzę. Zaraz, bo tu jeszcze musimy odpowiedzieć. Drugie pytanie też do trzech patrzeć. Będąc raz na komisji rewizyjnej, dowiedziałem się, że kostka przy ulicy Szkol, w małej szkole, to ja nie pamiętam, kto to płacił, jest popękana, potwierdził to między innymi kandydat pan Nowicki, również potwierdził to wyborca. I pytam się, czy pani złożyła reklamację w tej sprawie? A jeżeli nie, to dlaczego pani nie złożyła? Bo ja już poruszałem tę sprawę. Tak. Więc następne pytanie do pani mówi. W wielu szkołach pani pracowała, nie będąc radną powiatową, a potem w wielu odchodząc z powiatu. To jest następne pytanie do pani. A czy to jest? To ja, to jest bardzo ważne. Wiadomo, zawsze wiem wczoraj i ja uczymy, że wójt powinien służyć mieszkańcom. Chciałbym zapytać się kandydatów, jak według waszej oceny pani przez te 15 wywiązywała? 4. Przepraszam, ja wiem, że te pytania nie pasują w pierwszej ławce. Wiem, ale proszę państwa, dlaczego odmówiono zdjęcia, bo to też próbowano za. Jeszcze jedno, żeby panowie, bo panowie kandydaci, obywateli radnymi, niech się ustosunkują do zatrudnienia w gminie i dlaczego nie protestowali, gdy to było źle robiono i żeby podali przykłady, w których momentach było niewłaściwe. Dziękuję, czekam na to. Szanowni Państwo, z tego co wyniesiemy, mamy myślę dobrze, to trzy pytania bodajże są skierowane do nas, do kandydatów, natomiast pozostałe dwa do konkretnej pani wójt. Droga szkolna, ulica szkolna w Sońcu. To tutaj te sygnały są od mieszkańców, były od dawna. Wiemy, że tam było 100 podpisów zebranych w sprawie nie 100, czyli więcej, to ja już nie wiem. Panie Marszałku, załóżmy, że około 100, już nie licytujmy się o jeden. To nie ważne. Tak, to jest ważne.
czas na jedno pytanie, czy na wszystkie trzy? Na wszystkie trzy. Wszystkie trzy. Powiem tak, będę wójtem, zbadamy temat, możemy wziąć próby, odezwać do laboratorium. Jeżeli się potwierdzą, oczywiście będziemy dochodzili roszczeń, jeżeli nie, sprawa zostaje nieruszona. Ocena wójta. Krótko, gdybym zgadzał się ze wszystkim, dzisiaj by mnie tu po prostu nie było. To myślę, że w ten sposób i zatrudnianie w urzędzie, nazwiskami niestety operować no nie możemy, bo osoby zatrudniane generalnie są osobami prywatnymi, natomiast to wójt zatrudnia, my i ja jako radny o większości zatrudnień nie wiedziałem, nie miałem o tym pojęcia i gdzieś to dopiero dowiadywałem się, że ta osoba z tej rodziny, ta osoba z tej rodziny, tego czy innego radnego była, natomiast ja jako radny w tym i my jako radni w tym nie bierzemy udziału. Jedyną osobą, której mogę powiedzieć, jest pani Anna Rudarska, która jest obecnie radną, została zatrudniona w ale w jednostce podległej gminie, więc tak to wygląda, my na to wymieniona, jest na gwarancji. Trzeba nalegać na wykonawcę, żeby te miejsca wymienił Tokowski na dobro. Droga szkolna. Droga szkolna, ja zawsze mówiłem, że ja bym ją inaczej wykonał. Nie kładłbym z kostki, wykonałbym ją z asfaltu. Byłaby i tańsza, i spokojna. Proszę? Nie przez podstawę firmy. Bo już położyła asfalt 3 lata. Ja wiem, ale ja nie chcę tak co do firmy, tylko mówię, że byłaby tańsza. I myślę, że chyba taki komfort mieszkańców, którzy mieszkają przy tej kostce, szanowni państwo, by był inny. Straszliwy szum jest po kostce, jak jeżdżą samochody. To pewnie odczuwają ci, którzy tam mieszkają. A jeżeli też jest miejscowy krawężnik i działo popękany, to też jest gwarancja. No, nie wiem dlaczego, już pani wójt powinna wystąpić o naprawy gwarancyjne. Dziękuję pani. Proszę bardzo. Szanowni państwo, cóż mogę powiedzieć? Mnie ocenicie 21 października z nadzieją, że pozytywnie. O wydzierżawienie tego budynku po przedszkolu. No jest.
dalej pan urząd za prywatę, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, na to mam kompetencje. Mogę po prostu zawrzeć umowę użyczenia. Dziękuję. A Państwo, poinformowani o moich zamiarach i wcale nie byliście przeciwni. Ja z panią Grzegorz mogę powiedzieć tyle, że to nieco innego jest jakieś sumienie, odpowiedzialność moralna. Jednak mają w tym wyniwódce tak. Proszę bardzo. Ciszej. Jest Pani osobą skuteczną i nie ma dla Pani trudnych sytuacji. Dlatego też mam pytanie. Dlaczego czekam 7 miesięcy na wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej uznania mnie za stronę lub nieuznania za stronę w pewnej sprawie? Dlaczego to tak długo trwa? To jest jedno pytanie. Drugie pytanie. Powiedziała Pani o rozprawie administracyjnej dotyczącej azbestu. Odbywa się, było bardzo dużo ludzi. Tu ma Pani rację. Moje pytanie jest takie. Dlaczego rozprawa administracyjna dotycząca budowy wytwórni asfaltu odbyła się przy nieobecności mieszkańców? Byli tylko inwestorzy, była Pani, była osoba protokołująca spotkanie. Napisała Pani, czy podpisał Pan Waśniewski decyzji wydającej... Pytanie proszę. Pytanie jest takie. Dlaczego nie odbyła się ta rozprawa w warunkach dostępnych dla wszystkich mieszkańców wsi? Dlaczego nie zostały poinformowane skutecznie wszystkie zainteresowane osoby? I dlaczego w decyzji pisze Pani o tym, że odbyła się dyskusja ze społeczeństwem? Odpowiadała Pani społeczeństwu na pytanie. Ja powiem Pani Wójtu, że się nie stosunkowałem. Ja się nie Pani zapytam, czy żeście się od tej decyzji odwołali i zastrzegali? Ja odwołałem się do SKO, SKO nakazało zrobienie postępowania. Proszę bardzo, to Pani odpowie. Proszę Państwa, strony były poinformowane. Ale kto poinformował i w jakim trybie? Urząd gminy. Samo wywieszenie na tablicy. Momencie, kiedy... Ja nie chcę. Bardzo prosta, ale to trzeba troszkę powiedzieć. Jeżeli jest to, tak jak Pani mówi, nakazało jeszcze raz sprawę rozpatrzeć, tak? Od marca. No, jeżeli jest to, nakazało, to znaczy, że po części uznali Wasze pracę. Tak jest, ale dlaczego Pani mógł nie uznać? Wspaniałą i dobrą.
zdanie. Proszę wyjaśnić, co to oznacza. Uważam, że wystarczy nie kraść, a środków będzie dobrze na wszystkie projekty inwestycyjne. Co kryje się za tymi słowami nie kraść? Ja tak uważam. Myślę, że wszyscy kandydaci na radnych, mam nadzieję, że pani radna Pogacka też popiera takie stwierdzenie, że wystarczy nie grać, a gdyby nawet to prewencyjnie miało działać na przyszłość dla nas wszystkich, to myślę, że to bardzo dobre i myślę, że trzeba sobie to przypominać, trzeba sobie to utrwalać. Proszę Państwa, ale czy się pani podoba, czy nie odpowiedź została udzielona? Ale mi pani podoba odpowiedź, ale nie pani się udzieliła, panie. Ale ty masz prowadzić to.
Ale niestety. Pan sobie rozważy odpowiedzi. Państwo sobie rozważą. Pan sobie rozważy. Słuchajcie. Ktoś z tych państwa zostanie wójtem. A kto? To naprawdę zależy od nas. 50% tego wszystkiego, ja was przepraszam. Ale to są jakieś tam obietnice, żeby się ładnie sprzedawały. U wszystkich są praktycznie takie same. Proszę państwa, idźmy 21. Zagłosujmy. Pan teraz wygra. Pan. Nie, to zaraz. Pan może mieć pytanie.
Do dwóch panów kandydatów tylko. Czy jakby mieli do wyboru w interesie wszystkich mieszkańców zrobić plan zagospodarowania gminy, gdzie będzie uniemożliwione lokalizowanie szkodliwych dla środowiska inwestycji. I miałoby się to odbyć kosztem zamrożenia Belwederu w Bądkowie, to rozważą przynajmniej taką możliwość. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo pytanie było. Odpowiadając co do zamrożenia, tu inwestycja już się w pierwszym etapie rozpoczęła. Co będzie z drugim etapem? Dzisiaj trudno jest powiedzieć, bo to przyszła rada będzie decydowała, czy przeznaczy środki, czy nie. Więc na pewno nie będę kosztem Belwederu czy jakiejkolwiek inwestycji zamrażał kiedykolwiek środków. Nie chcę tu szeroko mówić. Zamrażanie środków jest bardzo negatywne, więc tego robić nie można. Natomiast plan zagospodarowania przestrzennego trzeba zrobić i on jest nam bardzo potrzebny. Ale to nie jest odpowiedź. Jeżeli miałoby kosztem Belwederu, byłaby możliwość zrobienia planu, który zablokuje inwestycje. Elektrownię atomową w tym kraju zamrożono. No, tylko że już środki, już umowa przeznaczona, podpisana, rozpoczęły się. Dziękuję bardzo. Pierwszy etap trzeba, drugi etap rada przyszła. Szanowni Państwo, ja myślę, że mądrze gospodarując środkami można będzie zrobić plan zagospodarowania przestrzennego i dalej poprowadzić tą inwestycję, która już się rozpoczęła. Dobrze i Pan wie, i Pani tutaj Bąkowa, że byłem przeciwny tej inwestycji. Ale jeżeli już się rozpoczęła, to dobry gospodarz nie zamrozi tego na długi czas, bo to, co stoi w tej chwili, to będzie się psuło. Myślę, że trzeba by było pozyskać środki na plan zagospodarowania przestrzennego i na dalsze prowadzenie inwestycji. Dziękuję. Tak. To pytanie. Głośniej. Pani kancel, ja mam takie pytanie, bo widzę, że procedowanie będzie w kierunku wydania zezwolenia na budowę wytwórni mas biologicznych. I pytanie teraz jest do kandydatów na wójta, czy w przyszłym budżecie gminy przewidziane są środki na pokrycie kosztów związanych z procesami o odszkodowania z tytułu wydania decyzji niezgodnych z prawem? I czy to będzie pokryte z pieniędzy podatników gminy, czy z prywatnych pieniędzy wójta? Dziękuję.